Siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj LSPDFR. Jeśli odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji, a ja was zapraszam do oglądania. Dzisiaj dostaliśmy centrum miasta do patrolowania tym oto wozem, tym czarnym tutaj Fordem. No nie pamiętam jak się nazywa. No zaraz pokażę jeszcze jakie ma sygnały. I oczywiście to są te samochody, które wgrałem ten odcinek temu i je przywoziłem. Dobra, no to tak, pierwsze sygnały to są takie. One bardziej chyba do kontroli drogowej są. Drugie, no to takie, nie wiem, też chyba do kontroli, bo z tym żółtym światłem. Te są już jako normalne zaliczone. No i więcej nie ma. Brzmią normalnie. O. Ajajaj, znowu mi GTA wywaliło. Super. Dobra, jak widzicie, odpaliłem już GTA. Trochę się z tym pomęczyłem. Jestem już w tym radiowozie. Jadę w kierunku centrum. No, to zobaczcie jak tak wygląda ten radiowóz jeszcze w środku, bo tam nie zdążyłem pokazać. No, strasznie świeci ten komputer, nie wiem jak to naprawić. Dużo radiowozów ma ten błąd. I tak jeszcze wyglądają sygnały, to wam pokażę. No i dobra, no 07 do 00, zgłaszam, iż mogę przyjmować zlecenia. No i widzimy się jak odbiorę jakieś zlecenie. Dobrze, dostałem jakieś zlecenie. Customowa, coś tam z płaceniem, nie wiem o co chodzi. Włączam sygnały i jadę do sklepu, to jest chyba. Nie ma co chodzi, tutaj coś z płaceniem, bo pay to płacenie, refusing to nie wiem, że nie chciał ktoś zapłacić czy coś, nie wiem. Jadę oczywiście na miejsce. Kurde, te sygnały są strasznie dziwne, strasznie te sygnały są strasznie dziwne i strasznie jakby w ciemności świecą w oczy i tak, no oczy bolą jak się dłużej na nie patrzy, nie wiem. Nie wiem jak to naprawić, to jak już mówiłem, nie wiem jak to naprawić, bo wszystkie radiowozy praktycznie mają to. To o czym mówię, jest z ILS-em. No i nie mogę tego naprawić. Próbowałem, o tak zobaczę, ta sama jak te taksówki wszystkie. No i nic się nie dało zrobić, to nie wiem. Jak umiecie to napiszcie, jak wiecie jak to zrobić to napiszcie to w komentarzu. A jadę, już zostało 700 metrów i to jest chyba przy tym amfiteatrze, tak mi się wydaje. To idziemy na miejsce, kurde jaki ten radiowóz jest taki nieprzyczepny strasznie. Nie wiem, dobra, to jesteśmy na miejscu, jest tu ochroniarz, widzę. Chyba ochroniarz, a nie, jest ten kelner, jakiś gościu, dobra, zatrzymamy się może tutaj samochodem, włączymy te światła, właśnie to co mówiłem wam, to pierwsze, no i podejdziemy. Dzień dobry, witam. Coś, dobra, oni się wyzywają, a proszę stać, proszę pana, proszę stać. Dobra, on ma chyba nóż w ręce, biorę pałkę i próbuję go dogonić, nie wiem czy mi się uda. On chyba nie chciał zapłacić temu kelnerowi, który tam stał. Proszę się zatrzymać. Ja go chyba doganiam. Dobra, żeby on mi nie biegł na autostradę. Dobra, nie. Czemu on ma nóż w ręce? Dobra. O, dostał. Proszę się zatrzymać. Już. Proszę się poddać. Poddać się, proszę. Co, ja go zabiłem? Dobra, z pałki dostał i się zabił. Ej, proszę uważać. Proszę tutaj. Serio go zabiłem? No, gdzie jedziesz po nim? Już, stój. Ej, uspokójcie się. Muszę wezwać niestety tego koronera, ponieważ no... Albo spróbuję wezwać jeszcze śmigłowiec ratunkowy, może on coś da. Nie wiem, leci tutaj. No muszę tu poczekać na razie na ten helikopter, ponieważ... no i zaraz podejdę do tego kelnera. Czemu tu ten gościu podszedł? Nie wiem, dobra. Dobra, zatrzymaj się. Proszę tutaj nie jechać, proszę uważać. Dobra, na razie coś takiego tutaj zrobimy, zaraz to sobie sprzątniemy. Helikopter, żeby go zabrał. Dobra, on już jest, więc ja idę tam na miejsce do tego kelnera. I dowiemy się dokładnie o co chodzi. O, patrzcie, on miał nóż, bo wziąłem od niego. O, patrzcie, też wgrałem nowy helikopter. Nie wiem czy stąd widać. No, trochę widać, no nowe helikoptery też są, wszystko praktycznie podmieniłem. Tam chyba trzech samochodów nie podmieniłem, jeden z FBI i tam z pustyni jeszcze nie podmieniłem, no ale dobra. No, co się stało proszę pana, proszę mi to powiedzieć. A, no nie nagram dzisiaj tego odcinka, znowu wywaliło. Dobrze, dostałem kolejne wezwanie o aktywnej napadzie na tym, strzelaninie dokładnie w uniwersytecie, czyli tam w szkole, kurde jak mi teraz przycina. Jadę, nie wiem o co tam chodzi. Mam jakieś bronie, jak coś to mam wzywać wsparcie.
No i dobra, no to to jest tutaj obok. Kurde, tu normalnie samochody jadą, a tu się obok strzelają. To ja nie wiem. Gdzie jest ten strzelec? Tu jest chyba. Dobra, nie będę pod... A nie, tam on pobiegł. Kurde, on serio ma broń. Proszę się zatrzymać. Dobra, wezmę może wsparcie tutaj. Poproszę jedną policję na miejsce, poproszę. Poproszę jedno wsparcie na miejsce i biegnę za nim. Kurde, ja go nie dogonię tak szybko. Nie, on ucieka jeszcze w góry. Dobra, to oddaj strzał w kierunku jego. Muszę go złapać szybko, bo jak mi ucieknie w góry, to go nie znajdę później. No zatrzymuj się. Stój. Dobra. Złapałem go. Kurde, jakiego kałacha ma. Zatrzymaj się. No i gdzie mi pod tekstury wpadasz, chłopie? Dobra. Dobra, zostaw broń. Zabezpieczę broń i oddam ją oczywiście na komisariat, a ciebie zabiorę do mojego radiowozu i odwiozę cię. No dobrze, twoją broń wziąłem i teraz wezmę po ciebie wsparcie, aby przyjechało i cię wzięło tutaj oczywiście no do więzienia. Tylko czekajcie, bo mi jakoś żółta kropka tu wyskoczyła, nie wiem o co chodzi. A, policjant. Dobra, no to możecie już iść, bo nie jesteście mi potrzebni, złapałem go. No i patrol oczywiście. Jeszcze może go sprawdzimy. Słuchajcie, bo nie wiem co sprawdziłem w sumie. A dobra, Alex Rox. Dobra, coś tam z tą licencją jest przedawnione, ale i tak to tu w sumie nic mu i tak to nie da, dobra. Dobra, proszę tutaj. Jak się robiło, żeby ukręg? A, cool. Dobra, to proszę tutaj czekać, aż przyjdzie po pana patrol, a ja się z panem żegnam. Do widzenia. Dobra, no to jak widzicie, już skończyliśmy wyzwanie. Tutaj 007 do 00 zgłaszam, iż zakończyłem wyzwanie. Podejrzany zostanie przetransportowany innym oddziałem policji, tutaj do, oczywiście do więzienia. A ja wsiadam w swój radiowóz i czekam na inne wyzwanie. Teraz może to auto skontroluję, bo jeździ tak od lewej do prawej, jeszcze pociągły tutaj przejechał, więc proszę się zatrzymać. Kontrola, proszę zjechać na bok. Ale gdzie? Kurde, ten trafik to czasem jecha, ucieka, super. To co, niezły pościg zrobiłem, no to... Zaraz, żeby nie rozwalić tej fury, 07 do 00 potrzebne wsparcie dwóch radiowozów, ponieważ ucieka osoba, którą gonię. Ponieważ... Co? 07 do 00 potrzebuje dwa radiowozy, ponieważ ucieka... Ponieważ mam pościg. Proszę się zatrzymać. Mam kolczatki niby, ale nie wiem, czy je teraz zdążę przed niego wrzucić, ponieważ jest strasznie szybki. Kurde, to wszystko się rozwala. Proszę się zatrzymać. Proszę się zatrzymać. Dobra, rozkładam kolczatkę. Dobra, nie w tą stronę pojechał. Kurde, jeszcze mi tu wchodzą pod ten, pod maskę. No ja go samemu na pewno nie złapię, a wsparcie no takie dupne trochę jest. Proszę się zatrzymać. Kurde, ile będę za nim jechał. Oddaję strzał w jego oponę. Jeszcze jakbym umiał trafić, dobra. Chyba gdzie on jedzie tu, na parking? A nie, ucieka, dobra. Dobra, rozwalę mu furę, to mnie nie interesuje, ja bym swojej nie rozwalił. Dobra, szybko przedziurawię mu wszystkie opony. Dobra, już mu tutaj kolczatki zakładam. Ojej, co mi się dzieje? Dobra, on chyba... A, poddał się chyba, dobra. Dobra, no to z tym kałachem, nie, no dobra. Z tym pistoletem do niego, proszę wyjść. No to kobieta jeszcze, no to nieźle kierowała, dobra. Po pierwsze proszę dmuchnąć i wziąć test na narkotyki, zaraz. No czemu mi się nie ten? O! Sorry. Zaraz, ma konopie w sobie, tak? Tak, dobrze. Kurde, serio, one wszyscy umierają dzisiaj? Co je... Dobra, co za debil. Już kolczatki zdjąłem. Kurde, no... Dzisiaj wszystkich zabijam, widzę. Dobra, no to potrzebuję koronera na miejsce. Nie wiem, ja podeszłam, ona od razu padła. Czy zabiła, nie wiem, dobra.
No i oczywiście poproszę, sprawdzę jeszcze tablicę rejestracyjną tego samochodu i poproszę oczywiście jeszcze holownik po niego, a wy uważajcie na ten samochód, kurde. Zaraz, gdzie jest ten? Dobra, tow truck. Ciekawe, czy podjedzie podmieniony tow truck, czy nie? Zaraz zobaczę. Ej, gdzie? Zostaw to auto. Na ziemię. Jeszcze próbował jakiś gościu auto ukraść, to nieźle. Już, uciekaj stąd. Uciekaj stąd. Dobra, mam nadzieję, że ucieknie. Auto, żeby wzięli. Dobra, może te auto wezmą. Kurde, co się dzieje teraz, korek, ja pierdzielę. Muszę uważać, żeby ten gościu nie ten. No dobra, podjechał tą trochę podmieniony, dobra, super. No i wziął go, tego gościa zostawię i no czekam na kolejne wyzwanie, bo kolejne zakończyłem. Dobrze, dostałem jakieś wyzwanie o jakiejś walce na środku ulicy. Chyba to samo, co tam w jednym z poprzednich odcinków. Jadę kurde na miejsce, ale patrzcie, jak oni tutaj jeżdżą. A nie chcą rozwalić nowego radiowozu. Oni tutaj chyba są. Czemu nie się na środku ulicy biją? Proszę się zatrzymać. Jeszcze dobra, potrzebuję wsparcia, kurde. Szybko wsparcie. Nie wiem, co to mi się odpaliło. No przejeżdżaj. Kurde no. Stójcie, nie mam czasu za wami gonić. Zatrzymaj się. Dobra. No bo tamten niech ucieka, go zaaresztują. Kurde, zaraz cię zabiję, chłopie, znowu. Aha, dostał już. Już, na ziemię. Jedźcie za... No, na ziemię! Kurde, słuchaj się. Na ziemię, już. Kurde, oni biegną za tamtym drugim, czy nie? Nawet nie wiem, gdzie on jest. Dobra. Dobra, to tego zaaresztujemy, wezwiemy go... do tego, do swojego, wezmę go do swojego radiowozu i biegnę za tamtym drugim. Znaczy pojadę już tym radiowozem, dawaj gościu. No i odwiozę go oczywiście na tą komendę nową. I zobaczycie, jak ja tam go wsadzę do więzienia, jeśli mi gry nie wywali, bo ma masakra. Dzisiaj, właśnie z tym wywaleniem GTA i myślę, że na tym odcinek się skończy. No taki dziwny dzisiaj, ale no. Cały czas mi wywala, co bym nie robił. Dobra, jadę za tym drugim, już bez sygnałów. Zatrzymaj się. Co auto kradniesz? Zatrzymaj się. Już, na ziemię. Żeby tamten mi drugi nie uciekł. Jest, w środku jest. Dobra, wsadzę ich dwóch razem do jednego wozu. Może się nie będą zabijali. Albo nie, dobra, to po transport zadzwonię. Single transport oczywiście poproszę. Kurde, jakieś nowe wziąłem opcje, wgrałem i teraz nie, jak klikam jakiś przycisk, nawet nie wiedziałem, że coś pod nim jest. Dobra, na ziemię, chłopie. Na ziemię ci mówię. Siedzieć tu. Kurde, czekaj na transport. Kurde, nie, czemu ja go wypuściłem? Dobra. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się, nie wychodź z tego auta. Zatrzymaj się, kurde, tego, żeby... No przyjedź w końcu transport po tego debila. Pierdziele, ile będę czekał, no. Ojej, jest nowy transport, zobaczcie, jak ten radiowóz wygląda, zaraz podejdę. Czekajcie. Dobra, zobaczcie, tak wygląda nowy tutaj transport policyjny, nowy radiowóz. Czemu ten gościu idzie do mnie? Idź do tamtego transportu, kurde. Dobra, wywaliłem jak po raz kolejny ten RSPDFR, więc już nie chce mi się kolejny raz go załączać. No ale uznajmy, że wsadziliśmy go tutaj do więzienia. No i ja się z wami żegnam. Jeśli wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcji. No i siema, cześć.